Zagrajmy sobie tutaj, może stąd wyłowimy jakiegoś gościa na snajpie, często tutaj. Sprawdźmy to. Ale on pytał, czy zwykły, czy elektryczny. O! O gościu! O gościu! O mój Boże! To drugi raz na tej mapie! Siemano, witam was bardzo gorąco, ja jestem Cygan, a to jest KW2. No i teraz zdecydujcie, co jest gorsze, bo ja nie wiem. KW2 na tym poziomie jest najbardziej popularnym czołgiem. 187 tysięcy bitew, prawie 188, jeżeli podliczymy sobie te kilkadziesiąt rundek. Boli? Na pewno dużo czołgów w tym matchmakingu będzie cierpieć właśnie przez tę maszynę. A dlaczego, to się dowiecie już za moment. Chociaż o czym ja będę mówił? O czym ja będę gadał? Ludzie, doskonale znacie ten czołg. Jest to chyba jedna z najbardziej oldschoolowych maszynek w grze komputerowej. Można ją podpiąć pod taką lodówkę na niskich tierach, tylko że z delikatnym pancerzem. Jak sobie później zrobimy rewizję tego pancerza, o ile w ogóle jest sens, bo wiemy, że wieża tym jarzmem potrafi coś tam dźgnąć, jednak ta obwódka jest dość papierowa i tam wszystko wchodzi. Czy jest problem z tą maszyną? Ciężko mi powiedzieć, na pewno fani takich troll działek będą wręcz zadowoleni, że potrafią sieknąć kogoś za 800, za 700, za 600, za 900, a nawet i momentami potrafi to dochodzić do wyższych wartości. Często podpalacie, niszcząc ludziom moduły, więc naprawdę to potrafi boleć. KW2 wygląda pokracznie. Umówmy się, to po prostu widać. Design przeobrzydliwy, ale nie gracie pewnie czołgami tylko i wyłącznie dlatego, że ładnie wyglądają. Czegoś od nich oczekujecie. No i w większości z was KW2 będzie w stanie właśnie zafundować te fajne emocje. Lub też niefajne w zależności od tego, po której stronie lufy się znajdziecie. A wiecie, ma to podobno znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że nie chcesz dostawać bomb za 900, grając sobie jakąś szósteczką na chillku, bo weźmy sobie na przykład tutaj jakiegoś medzika. Weźmy sobie jakiegoś medzika, powiedzmy, że T-34-85 tutaj mamy na tapecie. Przeskrolujemy sobie bardzo ładnie, bardzo pięknie do 810. Wyobrażacie sobie, że czołgiem ciężkim jesteście w stanie zone-hitować, ściągnąć na jeden strzał takiego medzika? No wygląda to troszkę absurdalnie, ale takie są realia i takie są fakty. Po coś ten czołg został wprowadzony. Ten czołg ma zapewnić wam jedno. Raz na jakiś czas macie zrobić duże obrażenia. Ciężko jest na tym czołgu robić dobre średnie, z tego powodu, że tak, macie matchmaking plus 2, więc może was rzucić na ósemki. Niekiedy nawet na ósemkach, nawet na szóstkach, przepraszam, nie tylko na ósemkach jest ciężko zrobić właśnie ten dobry damage, z tego względu, że działo jest cholernie niecelne. Umówmy się, 0,5 celności, chyba że wrzucicie sobie tam minus 8 wentylację i dosyłacz, no to zejdziecie tam do 0,40 coś, ale raczej pod te 0,5. Miejcie to na uwadze. No trafiacie niekiedy przeróżne dziwne pestki, jakieś piksele idealnie wchodzą, a nagle wyjeżdża wam czołg bokiem, strzelacie 3 razy i albo pestka poleci nad nim, albo spadnie przed nim, albo traficie go za 0. Ale na tym to polega. Czołg dostarcza dużo emocji, dlatego rozumiem, czemu to jest w grze, tak jak w przypadku FV-a. Wiem, czemu ludzie po prostu lubią tym grać. Chociaż ja sam nie jestem personalnie fanem, ale namówili mnie przed startem turnieju 15x15, fazy grupowej, zresztą dzisiaj to się wszystko odbywało w niedzielę. Jednak chciałbym was zaprosić gorąco właśnie na główne finały, które odbędą się w sobotę 27, chyba z tego co pamiętam, już będzie turniej oficjalny, więc będą też specjalne dropy, będą na pewno fajne fanty do zgarnięcia. Chciałbym was zachęcić gorąco na Twitcha, żebyście sobie przyszli i właśnie te darmowe rzeczy odebrali. A co do KW2, to ja już tym prawdopodobnie zbyt dużo bitew w życiu nie zagram, ale jeżeli chcecie popatrzeć na jakieś bomby, które mogliśmy tam zrobić przez godzinę, to zapraszam do oglądania i dzięki piękne za całe wsparcie. Raz jeszcze powiem wam pokrótce, będzie niedługo jakieś losowanko na YouTubie, będą czołgi premium do wygrania, trochę golda, więc obserwujcie kanał, dajcie subskrypcję i bądźcie na bieżąco, a ja zapraszam was gorąco do tego, żebyście sobie obejrzeli ten obrzydliwy momentami gameplay właśnie z tego czołgu. Na razie i do zobaczenia. Dobra, jadę, widzowie. Będziesz miał na intro krecik. Tak. Jadę. Załadujmy sobie hajeczki. User left your channel.
Tak chyba nie damy rady. Tak chyba tego nie zrobimy, wiecie? Cicho. Kto wam powiedział, że KW-2 nie jest snajperskim czołgiem? Co, ziomeczki? Kto was tak okłamał? Że KW-2 się snajpić nie da? No przecież to jest amatorszczyzna. Oż, kurde, mogło polosować na spokojnie, na chillku mogło polosować na ten zyndzel. On był jeszcze skontowany. A, to gdzieś pod działo wchodziło, ty. Widzieliście to? A chyba skontowane było to dlatego. Nie, nie, nie. Tak, to ja się z tym panem nie będę bawił. Mam Type 64 na plecach. Czy ja mogę z nim coś zrobić? Kurde, nie wiem. Dziko się gra nie, te tiery momentami, ale... Solid! Mamy dwóch gości na bazie. I te 150 tutaj. Najpierw te 150 bym wyniósł, co? Czemu się próbuje wychylać na KW-2? To jest szalone, co on robi. Ale mu wyszło. Ha, co dalej? Bazę chyba mamy ok. Załadujmy sobie haeczka. Gościu, nie tak, to inaczej. Jajajaj, no ma cover, obstawa, widzowie. Jezus, jakie to są emocje, ty granie w tym KW. Jakie to jest, jakie to są emocje, typie. Rozumiesz? Możemy go wyciągnąć? Chyba możemy. No dobra, trudno. Jak nas zabije, to też jest lipa. A gdzie on jest? Ty, gdzie on jest? Przejechał dalej? To nie był ten, to był ten drugi. Widzowie, da się tędy zjechać, czy nie? Ja po tego gościa jadę, a on sobie ucieka, rozumiecie? Ty, tędy da się przejechać. Ja pierdyle! Ale pog! Ja nie wiedział. A tędy da się zjechać? Robimy testy, widzowie. Elo! Ale łatwo! Nauczyłem się czegoś nowego na tej mapie. Ale to tubi. 4 kile mam, ale nie mam dymka. Nie no, tam coś tam sobie dorzucałeś do tego roweru, kurant. Ale to tubi śmiesznie. Ciekawe, że ktoś tam siedzi ciągle. Sprawdźmy to. Ale on pytał, czy zwykły, czy elektryczny. O. O gościu! O gościu! O mój Boże! To drugi raz na tej mapie. On nie miał spota, on nie był podświetlony. Wybrałem sobie randomowy krzaczek, w który strzeliliśmy pecha, akurat stał tam gość, dostał bombę z podpałą. O mój Boże, przepraszam. Dobra, jeszcze Arta, dawaj mi to. Słuchajcie, no ja się nie spodziewałem, że Giro dostanie tutaj pechę. Mówcie co chcecie, no nie spodziewałem się tego. Śmieszne. Nie na niego, tylko od niego. Ziomek, zupełnie nienaturalny odruch. Ale dobra, udało się, zrobiliśmy 6 kili. Nie ma dymka, ale gra i tak śmieszna. Zrobiliśmy 1900 uszkodzeń. To jest całe nic. Ale 6 kili i ta pestka w Giro. Moim zdaniem super. No dobra, to jedziemy. KW-2. No matchmaking bozy, nie? Teoretycznie i praktycznie. Zobaczymy, czy tutaj da się coś uskuwać. Tutaj nie chcę grać, bo nie mam puszczania KW-2, raczej za fajnego, co? Tam chyba ciężko będzie złapać opuszczanko. Zagrajmy sobie tutaj. Może stąd wyłowimy jakiegoś gościa na snajpie. Często tutaj... To dobra nagryweczka.
Będzie chyba ciężko, chłopaki, wiecie? Yep. Będzie ciężko. Krecik, proszę cię o opuszczenie tego kanału, bo zaraz cię zbanuję. Zawsze jak przychodzisz, to jest gówno. Wyjdź stąd teraz, bo zostaniesz bana. No siema. No dobra, KW-2, taki typowo mamuci czołg. Lodówka niskich tierów, no to chyba jest idealne przypisanie tutaj do tego czołgu, jak to wszystko wygląda w grze. No jedziesz, one-shotujesz inne czołgi, albo dajesz bomby za 700, za 800, dlatego chciałbym wam powiedzieć, żebyście nie korzystali tak z haeków, ale też wzięli sobie apeczki, bo apeczki są mega mocne. Nie wiem, czy w tej rundzie uda się wam pokazać, jak te apeki siekają, ale bardzo bym chciał. Delikatny pancerz posiada, czasami coś dingnie, ale nie możecie liczyć, że to jest czołg, który będzie odbijał wszystko. Czy to na sajdziku, czy to frontalnie, czy to wieżą, puszcza. Za cenę tego, że potrafi ci walnąć ostrą tubę. No dobra, jedziemy. No dobrze, tutaj mamy jakąś ofiarę, widzowie. To będzie pierwsza ofiara KW-2 na tej mapie. Nie mam pojęcia, sprawdźmy. Widzicie, no chłop się odwraca i od razu daje tubkę. Ale my też potrafimy sieknąć. My też potrafimy kąsać. Szkoda, że te arty od razu cię namierzają. Od razu cię namierzają. Jak tylko dostaniesz spota, to już leci w ciebie tuba. Ja nie wiem. Mega to frustrujące. Ciekawe, jakby w ogóle wyglądała gra bez art. Mega mnie to ciekawi. Jakby to weszło, widzowie, to bym zrobił fikołka na tym streamie. Na tym filmie. Z bezetą nie chcemy się bić. Dobry pancerz wieży jak na moją penetrację. Czołgista snajper, widzowie? Trzymaj się. Czołgista snajper, misja wykonana. Ale KW-2 chce więcej. Słuchajcie, KW-2 definitywnie chce więcej. To był dobry strzał. O, kolejny, bokiem. Nie, przeładujmy sobie apeczka. Nie bądźmy zbyt zachłanni. O, no i tak to się kończy. Po górnej płycie musimy mu dać, pamiętajcie. Trzeba też... O, bokiem stoi, dobra, jeszcze lepiej. Czy chcemy przejechać od razu do przodu? Ja bym przejechał od razu do przodu. Karamba, no nie gadaj. No nie gadaj, że on mnie skończy, ty. O, ja skończę mnie te light. Kurde, to był błąd. A tak było pięknie, tak było pięknie. Dwa lighty wjechały na dekapa. Tragedia, gdzie Timek? Chłopy lightami wjechały. Ale padaka. A już tak pięknie się to zaczynało. No trudno, no trudno. Następna będzie lepsza. Następna będzie lepsza, ok. Dobra, dawaj na headę tym potworem, dajemy jakąś tubę z haksa i mnie to nie interesuje. Tuba z haksa musi być. Kurwica, proto przyjechał. Zawsze te trójkąty tak zajebiście grają z tyłu. Nikt żadnym trójkątem nie jedzie się bić. Ja wyżej dostanę tubę, trudno. Oj, chyba przesadził, co? Z tym podjazdem trójkątowym, tak mi się wydaje. A minus gierka. I love you. Zaraz sobie zjemy, odpalimy sobie turniej. Godzina 18, pamiętajcie, turniej się zaczyna. Punkt. Hello! Hello!
Dzień dobry. Ciekawe, czy z Hajeka byłaby pena. Myślicie, że pena byłaby z Hajeczka, czy nie? Wydaje mi się, że mogłaby być pena z Hajeka. Ale niestety... Użyliśmy apeczka, żeby mieć 100% pewność, że go przebijemy. Dlatego wam mówię, nie bójcie się używać tych apeków, one są mega mocne. Dają sobie zajebiście radę z niektórymi typami czołgów. A jak wiecie, że nie przebijecie, no to po prostu załadujcie sobie haksa i tyle. Chyba wie, że ma w drugą stronę, co? Tak. No to tuba! Ta fałka nie wiem, czy pojechała na pracę. Nie jedź, głupie, nie jedź. Czy my chcemy przejechać dołem, ale wiemy, że Nashorn jest gdzieś w krosie. Więc może nam wytubić. Fałka się cofnęła, gra defensywnie, no szkoda. A wiecie, gdzie jest Nashorn? Tutaj. Obok niego stoi Nashorn, gdzieś tu. Przeleciało. Szkoda. Oj! Sniper Elite, popełniony został błąd przez Buraskę, nigdy nie powinien tak jeździć. I dostał tubę na dzień dobry, ale słuchajcie, Udesy. Dwa Udesy ich zostały. Tiger, Nashorn. No jest jeszcze tego dużo. Ale pewnie niedużo, bardzo dziękuję Casey za wrzutkę 10 gifciorów na kanał po droższych cenach, bo są to ceny, słuchajcie, z UK. Ej, nie ma HP, tylko nie wiem, czy on mu dał, czy ja mu dałem wtedy blinda. Okej, Mr. Udes, dobra, wiem, gdzie jesteś. Zapamiętam to sobie, Udes. Zapamiętam to sobie, wariaciku. Daj mi pechę. Wychyl się i daj mi pechę. Dostań spota za to. Proszę, zrób to. I dare you, dawaj. Kurde, szybko. Nie będę go łapał na spocie, nie? Nie. On chyba HP ma jeszcze. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz. Kurde, myślałem, że go w jakimś dziwnym timingu złapię. No nie udało się. Trudno, ale gramy dalej. Dzień dobry, witam wszystkich gorąco, zaraz grupy robimy, kochani. Ej, widzisz mnie? Nie widział mnie, widzowie, za późny czas reakcji. No i dobra. Wiemy, gdzie jest med, o ile się nie przepozycjonował. Podjedźmy sobie bliżej. O, ciepieronie, ja jeszcze na przeładowaniu. Proszę pana, łapiesz po... O, Jezus Maria! Ale Giorgio Tubiński! On chyba zły. Oj, on bardzo zły. Oj, jedzie ukąsić, widzowie. Jedzie kąsić. Oj, będzie kąsił. Ale wiesz co? Ty mi dasz pestkę, ja ci ją oddam, nie? O! Nie, najgorzej! SOS, Artakane, please! Dawaj go. Aj, no trudno. Musiałem już zaryzykować, no trudno. Bo i tak widziałem, że mu Dicker wjeżdża na plecy. Ale i tak, była spoko gra. Uważam, że w tej grze było całkiem okej. O mój Boże święty. Zobaczmy, czy daliśmy jakiegoś blinda, szczerze wątpię. Ej, ale zobaczcie, udało się wbić masterkę. Udało się zrobić 3100 na ósemkach. Rzadko kiedy KW2 się wbija... 3000 uszkodzeń na ósemkach. Też te ósemki były takie przyjemne do penowania. Tak to nazwijmy. Dobra, dawaj. KW2, gdzie by tutaj pojechać? Gdzie możemy pojechać? Na Hila? Na 1-2? Kurde, ciężko wszędzie tym się będzie ustawić. I tak chyba pod Hila trzeba tym grać mamutem. To mogą być takie łatwiejsze czołgi do penowania. Oj, ziomeczku! No nie zrobisz tego, no ty brutalu jeden, ty. Dobrze. Hajajaj. Chcemy to piknąć? Na zwierzaka, widzowie, na zwierzaka. Robimy to na zwierzaka, dawaj. Dobra. Zwierzak oddał. Za 300? Biorę. Teraz się cofamy, żeby te 150 nam nie dało. Nie wiem, czy nie możemy tam spróbować w zadymkę strzelić.
Odjedźmy sobie z proxy przede wszystkim. Ej, ten Elsbis. Wiecie co? Na pierwszym biegu. Trzy, dwa, tuba. Siadło. Trzy, dwa, tuba zawsze oddaję, widzowie. Odliczajcie sobie często, jak robicie jakieś pestki, bo wtedy siadają, nie? Serio mówię. Odliczajcie sobie pestunie, wtedy siadają. Ej, a do tego te 150? Nie chcę tak podjeżdżać, bo jak nie trafię pestki albo się odbije, to będę mieć duży problem. Czekaj, czekaj, ziomek, ja muszę od twojej strony tu podjechać. A 20 nam tutaj śmiga, tak? Mam wrażenie, że on też będzie chciał podjechać. Kurde, ale tutaj jest fragów do zrobienia. No dobra. A 20 chyba nie powinno nam tutaj zbyt przeszkadzać. Super, świetnie. No nie, to skam. Skam wod. To było oszukane. Nikt mi nie powie, że nie. Gdzie jest mój ziomek? Czemu nie mam ziomka tutaj? Ja go przebiję za peczka, czy nie? Nie chcę, żeby to mnie skubało, słuchajcie. Musiałem. Nie chcę, żeby to mnie skubało. To ma dobry DPM. A inaczej byłyby problemy. Niektórzy mają więcej szczęścia, niż ustawa przewiduje. I chyba zginę przez to, co? Skam wod! Zobacz jak. Chłop mnie podpalił. Tragedia. Może trzeba było te 150 pierwsze wyjąć, ale wtedy i tak musiałbym przyjąć od te 150, miałbym na plecach A20. Ciężka decyzja. No słuchajcie, no zrobiliśmy 2200, no czy było jakoś tragicznie jak na tę drużynkę, która tak... No ten gość miał dużo szczęścia, no come on, podpała, jakiś dobry gracz nawet w miarę. Chociaż pewnie gra jakimiś niższymi tierami, dużo co, tak mi się wydaje. Tak o, nie był to zły gracz, ale i tak go pobłogosławiło. Trzeba było strzelić w tego gościa lepiej. I tak... Odbiłem się od niego bokiem przy pewnej pesce. Trudno.